strata. Panie Krzysztofie, pan też będzie występował. Nie, ale jest na piśmie. To jest niezależną zewnętrzną. Komórka. Ja chcę w jednej rzeczy, normalnie ja pamiętam, tego typu rzeczy przechodziły wcześniej przez Komisję Architektury i myśmy się domagali, znaczy głównie radny Olski, ale ja też się domagałem, żeby w takiej sytuacji, jak jest to do tych telefonów komórkowych, to nie zawsze ma, jest na zdrowie, że tak powiem, zupełnie wpływa osób postronnych. My w związku z tym zawsze żeśmy się domagali opinii z właściwych wydziałów. Chcę się zapytać, czy takie opinie pozytywne z Wydziału Środowiska wpłynęły i na tej podstawie państwo żeście podjęli tę uchwałę, czy nie? Czy po prostu w ogóle żeście się nie zwrócili do wydziału, tak jak myśmy się zwracali normalnie do wydziału miasta o opinię i podjęliście tylko na takiej zasadzie, że po prostu no chcecie, żeby tam było przedłużone i tyle. I to tyle. I rozumiem, nie było zapytania do Wydziału Środowiska. No rozumiem, no nie było, no to nie było. Ja, pan Krasnokiewicz, pan Skorzek. Panie Krzysztofie, jedna rzecz. To jest kontynuacja umowy. No tak, ale myśmy też zawsze... To jest kontynuacja umowy. Czyli jeżeli ona została zawierana, pewne wymogi formalno-prawne pewnie zostały spełnione. I ty czytaj. Więc to już na początku zostało ustalone, a w tej chwili my tylko wydajemy opinię, czy ona jest użytecznie potrzebna, czy niepotrzebna. Chyba, że rodzice i szkoła wyraża wolę taką. Więc widać te wszystkie ochrona środowiska i tak dalej. Wysokość od tego powiedzenia zostały ustalone na początku. Chyba by nikt tego nie pozwolił zamontować na dach. Pan Krasnokiewicz. Ja tylko chcę powiedzieć, że ta umowa obowiązuje już od 10 lat. 10 lat temu Rada Dzielnicy opiniowała stosowne opinie Wydziału Przygotowania Środowiska i innych instytucji były. Powiem tak, w tamtych czasach to było jeszcze gimnazjum, w tej chwili to już jest liceum, czyli są to praktycznie dorosłe osoby, warunki się nie zmieniły. Więc tu nie musieliśmy pytać jako komisja, czy opinia Wydziału Kształtowania Środowiska jest ponownie pozytywna, bo inaczej przedłużenia umowy bez opinii pozytywnej by nie otrzymali. Nasza opinia jest tylko opinią dodatkową co do ewentualnej, jeżeli by były jakieś od naszej strony pytania czy negatyw, ten czas musieliby występować ponowne uzgodnienia wraz z opinią Wydziału Kształtowania Środowiska na uwagi. Nie było uwag, w związku z tym komisja uznała jednogłośnie, jak dobrze pamiętam, przegłosowaliśmy na tak przedłużenie tej umowy na kolejne 10 lat, bo na 10 lat się zamierzyło. Dziękuję. Ja w zasadzie podobnie Rada Rolnictwa, Rada Pedagogiczna, mi się wydaje, że to wyczerpuje już ten temat, są na stanowisku odpowiedzialni, dzieci w obozie szkoły, Domo Pedagogiczne jest też odpowiedzialny, nie mówimy, że tutaj nie ma w ogóle na czym się zastanawiać. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, nie widzę głosów w dyskusji, w takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Też Państwa jest za przyjęciem. 13 osób jest za przyjęciem projektu uchwały. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 2,
raz, dwa, trzy, cztery, zaproszę. 13 za, przeciw 0, przeciw 4. Dziękuję. Druk numer 8. Tak,